Hej, jak szybko czytać książki? Pytacie mnie o to, jakie książki czytać, ale może zanim będę opowiadać o tym, jakie książki czytać, to najpierw o tym, żeby faktycznie czytać szybko, bo co ci po tym, jak przeczytasz 50 książek, skoro możesz w tym samym czasie przeczytać 300 książek? Więc to nie jest tak, co ci po tym, bo to czy tak, czy siak się przyda, ale czas trzeba szanować. Okej, więc kilka takich tipów podam ci co do szybkiego czytania. Pierwsza sprawa to jest kwestia miejsca, w którym czytasz, bo jeśli czytasz książkę w pociągu albo jeśli czytasz książkę w środku akademika, to hałasy, ilość zdarzeń, ilość trzęsienia, to wszystko wpływa na twój wzrok przede wszystkim, ale wpływa to na twoją uwagę. Bo to, żeby szybko czytać, to nie jest kwestia jakiegoś tam niesamowitego wzmocnienia, jakiejś tam kosmicznej techniki, jeśli chodzi o twoje oczy, chociaż zaraz o tym powiemy, tylko jest to kwestia przede wszystkim odcięcia się od maksymalnej liczby, ograniczenie bodźców, które mają na ciebie wpływ. Bo jeśli czytasz i słuchasz jakąś muzykę, nigdy to nie będzie tak intensywne czytanie, czy tak szybkie czytanie, jak w momencie, kiedy skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, co czytasz, nie ma dochodzącego dźwięku. Więc jak mi zależy na tym, żeby naprawdę szybko coś przeczytać, to zakładam słuchawki wygłuszające, a ty możesz po prostu wziąć sobie zatyczki do uszu. Tak, dosłownie tak to powinno wyglądać. Dlaczego czytanie, czy to w samochodzie, czy w pociągu nie jest efektywne? Właśnie dlatego, że cały czas coś tam się rusza, więc twój wzrok musi amortyzować niejako ruch, który się dzieje dookoła, przez co on nie będzie wtedy tak intensywnie pracować nad tym, co się dzieje z twoją książką. Nie mówiąc o tym, że ciągle zmienia się krajobraz. W momencie, kiedy zmienia się krajobraz, to gdzieś twój kątem oka widzisz właśnie, że coś się dzieje, więc to też wpływa na twoją jakość czytania. I teraz tak, powiedzmy, że to jest kwestia jeszcze, czy chcesz czytać dla przyjemności, czy chcesz czytać po to, żeby pochłonąć jak najwięcej wiedzy. Bo widzisz, to miejsce tutaj z jednej strony jest idealne do tego, żeby sobie poczytać, bo jest spokój, ale z drugiej strony jest tak pięknie, że co chwilę by ci jednak głowa, chyba że tu mieszkasz, to wtedy byś nie zwracał na to uwagę, no, bo widzisz to na co dzień. Ale jeśli byś przyjechał w takie miejsce raz, to ciężko by ci było popatrzeć na tą książkę, bo co chwilę twój wzrok szedł na piękno, które widzisz tutaj w tle. Okej, jest kwestia jeszcze suplementów, które możesz używać. Wiesz, że to jest mój produkt Geniusz, który wpływa ewidentnie na podniesienie poziomu koncentracji i to są też rzeczy, jeśli chodzi o suplementację, taką, która pozwoli ci się maksymalnie skupić. A jak jeszcze dodasz do tego wejście w stan flow, kiedy to świadomie skupisz się właśnie na tym, co czytasz, mało tego, weźmiesz sobie jeszcze długopis albo ołówek, jak będziesz czytać, to jest kwestia nauczenia się tego, żeby czytać tak, jak w podstawówce się uczyłeś. Dla innych z zewnątrz może to będzie wyglądać, że jakoś infantylnie się zachowujesz, ale właśnie to jest wtedy najefektywniejsze czytanie. W momencie, kiedy nawet palcem, ja biorę sobie długopis albo coś, bo i tak co chwilkę coś tam zaznaczam, i jest kwestia, jak ty będziesz jechał po tekście, który czytasz, to po prostu twoje oko będzie za tym podążać i będziesz wtedy o wiele szybciej czytać. I to jest, widzisz, jeśli chodzi o techniki czytania, to w zasadzie to jest właśnie to, żeby mieć coś do pokazywania miejsca, gdzie czytasz. Druga taka przepotężna technika, jeśli chodzi o konkretnie poszybszenie czytania, to jest to, żeby... Zobacz, jak masz kolumnę tekstu, to jest tam powiedzmy z 10 wyrazów. I jak w tym momencie czytasz, to zapewne robisz tak, że każdy wyraz z osobna, twój wzrok pada na każdy z nich. A teraz chodzi o to, żeby się nauczyć dzielić to na części. Czyli żeby, jak masz tyle, masz 10 w tym momencie, to żeby złapać 3, 3, 3. To jest kwestia nauczenia się. Patrzysz od razu na 3 wyrazy, 3 wyrazy, 3, 3, 3, 3. Jak twój wzrok się przyzwyczai do łapania w ten sposób, to wtedy poszerzasz niejako patrzenie i patrzysz na 5, 5. Czyli dzielisz sobie tą kolumnę na dwie części. Tu, tu. I twój wzrok jak najbardziej to
jest w stanie zobaczyć, jak najbardziej jesteś w stanie rozpoznać ten tekst, który czytasz, możesz sobie sprawdzić, możesz sobie włączyć stoper i zobaczyć, jak ile będziesz czasu czytać, jak czytasz tak jak do tej pory, po kolei, każdy wyraz, jak będzie, jak zaczniesz czytać to samo według techniki 3-3-3. I weź sobie ten długopis, czy ołówek, i zaznacz sobie, jak masz te 3, to daj na środkowy ołówek, na środkowy, 3-3-3, 3-3-3. Już tylko ta technika sprawi, że będziesz czytać przynajmniej dwa razy szybciej. Jak zaczniesz czytać po 5, jeszcze podniesiesz szybkość czytania o jakieś 10-15%. Jak dodasz do tego to, żeby wyłączyć się z otoczenia, żeby twoje uszy, żeby nie słuchać muzyki, żeby nie słuchać hałasu dzieciaków, wrzeszczącego sąsiada, kwestia odcięcia się, kwestia posiadania dobrego miejsca do czytania. To też jest kwestia pozycji, w jakiej czytasz. Bo jeśli ty leżysz i jesteś tak totalnie zrelaksowany, nie będziesz tak szybko czytać, jak wtedy, kiedy sobie usiądziesz na przykład przy biurku i będziesz mieć ten tekst przed sobą i będziesz go czytać. Zobaczysz, że jeszcze jak weźmiesz odpowiednie suplementy, to one też podniosą o kolejne 20-30% twoje czytanie. Więc dosłownie w przeciągu tygodnia ze stanu, kiedy jedną stronę czytasz powiedzmy w 2 minuty, w przeciągu tygodnia jesteś w stanie zwiększyć prędkość z 2 minut do około 40 sekund. Dosłownie tak to wygląda. I jeśli masz wątpliwości, czy będziesz pamiętać tekst, który przeczytałeś, to po prostu poproś kogoś, żeby przeczytał też tą samą kartkę, tak jak on czyta. Ty przeczytaj tak, jak ty czytasz, niech ta osoba cię przepyta. I zobaczysz, że to wszystko po prostu działa. Oczywiście, jeśli czytasz jakieś naukowe rozprawy, to nie będziesz tego tak szybko czytać, bo się po prostu nie da. Bo są pewne rzeczy, nad którymi trzeba się pochylić. Niekiedy trzeba znaleźć w ogóle słowo, co ten autor miał na myśli. Trzeba poszukać niekiedy te badania, czy tam to faktycznie działa. Bo są teksty, które są do przemyślenia, więc to zupełnie inaczej do tego się podchodzi. Ale tak podsumowując, co potrzebujesz do szybkiego czytania? Po pierwsze, maksymalna cisza, cisza w otoczeniu, gdzie jesteś, żeby się coś nie dokoncentrowało. Stabilizacja, czyli żeby to nie było w pociągu, tylko najlepiej przy biurku i po prostu mieć to przed sobą, ten tekst. Suplementy i sama technika czytania, czyli dzielenie na 3 wiersza. I ostatnia rzecz, czyli albo długopis, albo po prostu palec, i pokazywanie sobie tekstu, który masz przeczytać. I widzisz, i na koniec zostaje najważniejsza sprawa, czyli jest to kwestia po prostu praktyki. Bo w momencie, kiedy ty tylko o tym usłyszysz, to nie zadziała. Za 2-3 dni po prostu zapomnisz o tym, że to mówiłem. To chodzi o to, żeby faktycznie zacząć to robić. Więc weź teraz książkę jakąś i zacznij ją czytać i zobaczysz, jakie będą efekty. I wystarczy ci poświęcić na to dosłownie 15 minut dziennie, ale ze świadomością tych wszystkich punktów, które do tej pory powiedziałem, bo jesteś nauczony w tym momencie jakiegoś tam sposobu czytania. I teraz chodzi o to, żeby się nauczyć nowego, lepszego sposobu czytania, więc po prostu zacznij to robić. A jeszcze wrócę na koniec do geniusza, bo teraz geniusz jest w jednej tabletce jest 2 razy więcej, jak do tej pory było, a cenę zostawiłem taką samą. Tylko że wyprodukowałem ich mniej, bo nie wiem, czy nie przestanę, za dużo zabawy jest z suplementami, więc jak jeszcze chcesz skorzystać i mieć geniusza, to warto go zamówić, tam w opisie dam link do niego, może jakąś promocję nawet zrobię dla osób, które oglądają to wideo, więc warto tam zajrzeć, tak, dam jakiś kod promocyjny. Ok, dziękuję bardzo i pociesz jeszcze oczy tym pięknym widokiem.